Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu i dzisiaj zacznę sobie od makijażu tak naprawdę, także to nie będzie żaden tutorial, po prostu sobie pogadamy, nie mam kawki. Czy powinnam mieć kawkę? Idę z koleżanką na kawkę, więc nie chcę pić tak dużo kawy, więc dzisiaj kawkę ominiemy. Jeżeli chodzi o dzisiejszy make-up, to będzie standardowo, co tam u was, jak tam u was weekendzik. Oh, wyspałam się. Po raz pierwszy od naprawdę długiego czasu się wyspałam, dlatego że wywaliliśmy psa na kanapę do salonu, bo przyzwyczailiśmy go, że z nim śpimy i po prostu zaczęło mi to w pewnym momencie przeszkadzać, dlatego że pies spał na mnie. Ja spałam, a Baziek po prostu spał na mnie. Albo na boku, albo na moim brzuchu, albo na moich plecach. Jak ja spałam na brzuchu, to on na moich plecach. No dosłownie pies wlazł mi na głowę. Więc ja stwierdziłam, dobra, ja nie mogę sobie pozwolić, żeby taka niedorzeczna sytuacja typu mój pies na mnie śpi i ja się przez niego nie wysypiam, po prostu rujnowało moją noc. Zostawiliśmy go na dole i myślałam, że będzie jakiś koncert życzeń, że będzie płacz, ale okazało się, że normalnie poszedł spać, jak gdyby nigdy nic. O, przyszedł właśnie. Więc słuchajcie, mam nadzieję, że uda mi się go, oduczy się go spania, bo mówię wam, ja się po prostu nie wysypiam. Za niecałą godzinkę przyjeżdża po mnie koleżanka i jedziemy po toner. Będziemy jej tonować włosy. Wątpię, że będę to nagrywać. Także miała małą wpadkę i pasowałoby to naprawić, ale no najlepiej byłoby oczyścić te włosy z pigmentu i trochę je rozjaśnić. Już konsultowałam się z Karolem. Jak ktoś nie wie, to Karol to jest właśnie mój fryzjer, któremu ufam bezgranicznie. No ja powiedział, że pasowałoby je rozjaśnić, ale Ania nie chce rozjaśniać, bo no nie chce rozjaśniać, więc spróbujemy tonerem to wychłodzić. A jak nie wyjdzie, no to wtedy będziemy działać dalej. Także dzisiaj nie nakładam korektora pod oczy, nie zakrywam sobie, nie robię mocnego krycia, nie nakładam korektora pod oczy. Dzisiaj robimy o naturel. O naturel. Konturóweczka Revolution musi być. Użyję sobie, uwaga, najciemniejszego koloru. I na to nałożę sobie pomadkę z NYX w kolorze Berlin. Zapomniałam o tych pomadkach, są naprawdę świetne. Jeżeli kogoś by to interesowało, przepiękny, ceglasty kolor. Fajnie podbija zieleń oczu i ciepłe kolory. Ja idę teraz się uczesać i przyuwdziać w coś, nie mam zielonego pojęcia w co. OOTD, dzisiaj na Menela. Typowo. Słuchajcie, jesteśmy w Primanii i są naprawdę super okulary przeciwsłoneczne za tanioszkę. Cute. One są, gdzie one są? Tak tutaj, żeby pokazać na... O, takie są czarne. Czarne. 2 funty. Wyglądają jakieś designerskie. Fajne. Ale te... Naprawdę jest super. Takie duże... Ale nie za duże, nie za bardzo. Takie ciekawe są te okulary. Ciekawe, no, naprawdę za 2 funie. A ja sobie wybrałam takie... Kojarzył mi się. Ktoś robi takie okulary. No i Primark się często inspiruje różnymi tymi. Ale o, takie kwadratowe. Ale bardziej mi się podoba do włosów spiętych. U. Szukamy stroju. Na Coachella. Cute. Coachella, no. Fajne. Wow, czy to jest na plażę? Bo czy to jest na plażę? Chyba bym tego nie nosiła, bo te cukinki to chyba obcierają pod no. Ale tyle wakacyjnych rzeczy, nie jest tylko wakacje bukować. Zobaczcie tego unicorna. No nic tylko na Teneryfę. Super wyglądają te serwetki. No, zobaczcie, jak Janusia ma ładne serwetki z... Z Ikei i tutaj też ik kącik zielony. Kocham. Matki mamy takie same, to jest po prostu the same. The same. A ta doniczka to Primani. Piękna. Mamy skemo na maskę i szampon. I działamy. Jeżeli chodzi o formę zapłaty, to jedzenie mi wystarczy. Za usługę.
dzisiaj Cezar z wegetariańskim kurczakiem. A nie przekonałam też do korna. Jest tu się robi. Yum. Kornowy nugget. Pycha. Najlepsze. Najlepsze. Szkoda, że tego w Polsce nie ma. Smacznego. Today's vlog will be half English, half Polish because of her. Small. Some people might know Maritza. If there's someone, if there's anyone who doesn't know her, she's my best friend. Look, we are matching. That's true. Yeah. And Maritza is my maid of honor, which means she's my świadkowa in Polish. Świadkowa. So she is the main girl who will take the full responsibility of everything in the wedding. So if everything goes wrong, it's your fault. No, I'm joking. No, it is. No, I'm joking. I'm taking full responsibility of everything, but you are organizing my hen party. Yes. If the cake doesn't arrive on time, it's my fault. If the flowers are ugly, it's my fault. Everything, my fault. I'm ready. I'll wear this to the wedding in general. Yes. Wow. It's so easy. It's just scarf. This is scarf. I've got this in my wardrobe. Yeah, I'm sure you do. Wow. So good. Cześć. Powiedz coś po polsku. Co? Powiedz coś po polsku. Say something in Polish. Oh. Jak się masz? Dobrze. That's it. Yeah. I need to teach you Polish. Yes, more. I'm ready to learn. What do you need to know? I can learn the whole language. Jak się masz? Jak się masz? Co tam? Yes. Mam na imię Maritza. Mam na imię Maritza. Yes! That's so nice. Albo jestem Maritza. I am Maritza. Thank you. Na zdrowie. Na zdrowie. Przyszedł mój ramen z kurczakiem. Yum. Smacznego. She's dieting. Maritza is eating imaginary food. Delicious. Actually, this egg looks good. I wish I could have an egg to mine. Maybe you could have asked for one. No, that's fine. Zobaczcie, przyszedł talerz Maritzy. Wygląda cudnie. Looks beautiful. Yummy. Smacznego. Smacznego. Siema. Wróciłyśmy. Już jest kolejny dzień. Przechodzę z Holem. Przechodzimy z Holem. Hey! She's exhausted. Maritza jest wykończona. After life, we just had lives. If you haven't seen our life, check it out. Check it out. And I think it's time to haul. Is there such a thing like time for haul? Time for haul. Haul time. Okay, I'm gonna bring my Primark back. I was supposed to not buy it. I said to myself, I'm not buying anything. Powiedziałam, że nic sobie nie kupię, no ale coś tam kupiłam. O, kupiłam w końcu perfumy, dziewczyny. Kupiłam Daisy Summer. New perfume. Nowe perfumy. W końcu padło na Daisy. Edycja limitowana Summer, czyli letnia, Sunshine. Oh, so fresh. Summertime? Sunshine. It's nice. Pachnie bardzo podobnie do oryginalnego, tylko jest trochę cieplejsza, słodsza. Chodzę się tylko psikam. How would you describe it? I would describe it like Daisy, but a little bit sweeter. The lady in the shop, what did she say? It's a bit warmer. It's a bit warmer. What does that even mean? It's just warmer. And then I asked her, I have asked her about Dolce & Gabbana light blue. She's like, it's a bit warmer. She just didn't like. She couldn't explain. Just wanted to sell. Yeah. Basically, just get it. Just get it and get out of my shop. Oh, you smell so good. You know what? This bottle is finishing now. Yeah, actually, yes. I will show you one thing. I got myself a new sunglasses. Vogue. It's so Vogue. I think they look like Dior or Chanel. I think they're so cool.
Kosztowało mnie 2 funty. 2 pounds. 2 pounds only. Teraz Marica wam pokaże, co kupiła. Oh, did I bring my shoes? I didn't bring my shoes. Where are they? They're in my bag. Uno momento. I'm gonna bring my shoes too. Te perfumy pochodzą ze sklepu Perfume Shop i kosztowały 39 funtów za 75 ml, więc bargain. 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 So yeah. Yeah. So I bought some shoes. These little shoes. Oh, so cute. Really cute. Show from the side. Zom, 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 zom. To są buty, które są z Primarka. How much did they cost? 10 pounds. 10 pounds. 50 zł. Yes, 10 pounds. Bardzo tanie, 10 funtów. And I had to wear them in the shop to be sure, you know? Tak. Yeah. Bardzo ładne. Podobne do mojej torebki. Where she now? Similar to my... Similar to my bag. I want to show you my Chanel shoes. Ooh. For only 6 pounds. 6 pounds. 6 pounds. Wow. 6 funtów, espadrille, a la Chanel, śmieję się, tylko logo, the logo is missing. Dlatego, że wybieram się do Polski i chciałabym mieć jakieś letnie takie... Comfortable. Comfortable, yeah. Także wygodne, to prawdopodobnie na jeden sezon, it's just probably for one season and... We'll see. But like 6 pounds, like come on, you can have either cup of coffee or pair of shoes, so what do you choose, honey? Shoes. Yeah. Były też beżowo-czarne. They were like beige and black, but I ended up getting black ones because I have a black soul. Dark. Dark. Mm. And then I got some basic t-shirts. W Primarku zawsze, the best. Basic men t-shirt, basic dwa white. Funty. I've got the black one on because I bought two pounds. Oh, I have basic t-shirt as well. Oh, I love this color. No. I do, yeah. Bardzo ładny podkoszek, 2,50. Why is men cheaper than ladies? And why is men better? I know. 2,50. That's ladies, but I got extra large. Mój kolor. Yeah. Mój ulubiony, my favorite color. Mm-hmm. I'm ready to go to Paris. Thanks, friend. You're welcome. Ulala. Le chocolat. A druga, nikogo chyba nie zdziwi. Taki zwykły tank topik, też 2 funty. 2,50, żal nie wziąć. I tyle. That's it? Yeah. That's my haul. And then I got some jeans. Like Primark jeans. Really good. And they're like ripped at the sides. Are they ankle grays? Yeah, ankle grays. Czyli to są takie do kostki. Ile one kosztowały? I'll wear it with this. 10 funtów? 10 pounds? This was 13 pounds. 13 pounds. 70 zł. Size 12 I got because... Primark sizing is so weird. Weird, so weird. I mean, size 10 was so small, it didn't get past one leg. And then size 14 was like too big. So size 12 to size. W Primarku trzeba po prostu mierzyć. When you're in Primark, you just need to try on. Like, I'm wearing this shirt, ta koszula to jest 12. This is size 12. It's the same with my jeans. When I first bought them, they didn't fit. Now they fit. David. Yeah, and then I got these trousers. Oh, same as I do. I have the same pair. Mamy te same spodnie, yes. But I have different color. Yes. Did you see them on me? Yes. Inspired by Eva. So nice. I love it. Lepszy kolor. I like this color more. Do you? I love your olive more. But then these you have to go size up. You bought them in size 14. Yeah. One are so większe. Because it couldn't close in size 12. Yeah. Oh, I couldn't find them, but yeah, these are really cool. I'm gonna wear this to work, safari look, you know? Safari, a white shirt, white t-shirt, and these shoes. Cute! Cute! Oh, the thing that I bought the best is I didn't even buy it in Primark. Najlepsza rzecz w Primie. Oh, this is so cute. I'll take a photo and put it on Instagram. I bought kimono. Shirt dress. Wrap around. It looks just like material right now. It looks designer. Does it? Or it looks Zara. Zara? Yeah. I think in Zara this could cost like 40 pounds. Yeah, I got it at H&M. 10 Dika. Pounds. On sale. On sale. From 19 pounds to 10 pounds. Good deal. Yeah. And half price. You'll see it on Instagram. Right now it looks like wraparound, but it still looks sexy. Go and follow Merit on Instagram. Yeah, follow me. Follow me, house. Oh.
Sorry, Cardi B. So yeah, that's it. That was a good weekend. That was a good weekend. Miałyśmy fajny czas, jesteśmy przeżarte. We ate so much, too much. Too much. But it's the weekend and gym tomorrow. Yeah. The day after tomorrow, actually. Workout at home. We didn't film a lot because we just chill. We spend some time together because we don't see each other. Every day every anymore. Day. Yeah, so... But you never know what might happen. Might happen. Might see you every day in a couple of weeks. Yeah. Might get the job of my dreams. Yeah. In BBC. Ooh. Or ITV. Ooh. Or Channel 4. Or anywhere. Anywhere. Media yeah. City is waiting. Listen, guys. We need to get Eva up to 10K. 100K. Oh, yes. I can't count. Subscribe to my channel. We need to get Eva up to 100K. Beauty. 100k. If you do 100k, I will run around in a clown suit in town. Really? I'll do it. Dobra, więc jeżeli będę miała 100 tysięcy ze subów, to Marica będzie biegała po swoim mieście w przebraniu clowna, więc subscribe to my channel. Yes, subscribe. Już 100 tysięcy za niedługo. Soon. Sooner or later. We need it before August. Your head is too small. My head is so small. My head is so big. Oh, it depends. Yeah, I need to be forward. This is not very flattering on me. What, the bun? But it's comfy. You know, because I'm here, it looks like I've got makeup on. Because your face is flawless. Your camera is flawless. Thanks for the makeover. Today I had facial. Mm-hmm. Anyhow. Would you pay for it? Facial? Yeah. Facial? Yeah. Yeah? Yeah. Good. Tantalizing. Salon. Eva's salon. Eva's salon. So, bye. Keep shopping. It. Keep shopping and I see you in my next video. Bye. Papa.